Hej, siemano, witam was, jestem Dziwany, to jest gra Monoblade Warband i modyfikacja Adalonia. Otóż miałem sobie taki teścik, kurna. Podbiłem sobie ten zamek, ale podbiłem sobie zamek ustawiając sobie tutaj tyle wojsk. Ustawiłem sobie czówkę najlepszych jednostek i udało mi się w ten sposób podbić ten zamek, ale teraz będę próbował właśnie podbić normalną ilością wojsk. Zrobimy sobie coś takiego. I przygotowujemy drabiny. Tak, udało nam się utworzyć własne królestwo. W sumie mi się udało. Udało. No, zdobyłem ten zamek i mamy królestwo gracza, tak jak było napisane. I są to jednostki królewskie i tak dalej, tak dalej. Nie udało mi się na razie nic specjalnego tam wyszkolić, bo to było łącznie tutaj 5 dni gry. Tak. Liczę na to, że uda nam się to podbić, bo udało nam się to podbić. Państwo to nie odbijało tego zamku. A może być tutaj kiepska, bo tu już jest 59 naszych najlepszych jednostek, a ich tam już jest 89. Na razie będziemy strzelali. Kurna, ja ma ten słaby łuk. Zrąbałem sprawę. Gdzie już mnie tutaj zabija, gdzie już mnie obijają ludzi. O, już tu strzelają moi. Może tutaj jest jakaś nadzieja. Ci łucznicy byli bardzo denerwujący. Kurna, padają mi. Tak to mi nie padali. Ja bym to oblężył. To by była świetna... świetna sprawa. Sprawa tutaj leją się moi. Zbijają. Zobaczymy, może uda się. Tam są dwuręczni... kurna. Te moje strzelanie z łuku to jest... To nawet nie doleci strzała. Kurna, padają mi... Ci najlepsi mi padają. Już mi 6 padło. O, aż kurna, ale zrobiłem. Chyba trzeba będzie zmniejszyć ilość jednostek. Tu mnie strasznie biją. Tych łuczników mają pełno od groma wszędzie. Ja to musiałbym bardzo dużo wojsk, bardzo dużo mocnych wojsk wyszkolić przede wszystkim. Tak w ogóle to jest taktyka nie po mojemu, bo najlepszym sposobem jest pójście tutaj tych łuczników po boku wybić. Dobra, poniekąd udało nam się ich po flankach zdjąć, ale jeszcze tam się znajdują. Sprawda, bardzo dużo jednostek padło. Ten ciu nie strzela. Dobra, wchodzą tu moi czy nie wchodzą? 22 na 27, to nie ma szans, żebyśmy to ogarnęli. Na ten zlech. Dostał headshota. Od góry już nikt nie strzela. Dobra, tu moje koksy już jakieś lepsze wchodzą. Chyba coś mi się pomieszały te ustawienia. Dajcie mi to wejść. Kurna. Kurna, nie za dużo ich tu się otworzyło. Kurna. Patrz, ile ja dostaję obrażeń. Wpadłem. A, już spadłem. To jeszcze lepiej. Nie, jak przebicia nie będzie, to my tutaj się za dużo to nie podziałamy. Kurna, to się strasznie dziwnie kręci tym. Ja przypadkiem sobie chuda przestawiam i się zastanawiam, co się kurna dzieje. Wiecie, nie da rady tak w ten sposób ogarnąć sprawy. Za dużo strzelają.
Ile ona nie podaje, jeżeli mi padło. Wszyscy mi padną. Teraz już idą te. Teraz już idą. To słabsze jednostki. No. Moi połowy zdychali. No cóż, dupa z tego wyjdzie, widzę. Porzucę oblężenie. 200, a patrzcie ile mi wytłukli. 10 mi zostało, to nie ma, nie ma sensu. No zaraz wam pokażę, jak ja tu wygrałem. Jeśli mogę powiedzieć, mam słaby komputer i więcej mi wojsk nie pójdzie na tym. O, wróć, wróć. I spójrzcie, coś takiego. W taki sposób jesteśmy w stanie oblężyć zamek, ale... Nie wiem, czy... Czy to będzie was zadowalało, że ja sobie tak... w taki sposób to ogarnę, bo... Będzie mniej jednostek do zabicia. No i porówno będzie po... W sumie my mniej jest nas niż... wroga, no ale to jest o dużo... nie o dużo mniej. Tam było, my mieliśmy 50, a oni mieli 90, to była różnica spora. No spójrzcie, w ten sposób tutaj nie ma najmniejszego problemu, żeśmy w zamku weszli, przebicie żeby było. Więc tak, nie wiem, czy ja chyba sobie w ten sposób oblężę zamek, ewentualnie jeszcze pojeżdżę i lordów pobiję. W sumie od zamku się zaczyna coś dziać, więc... Kurna, co go trafić nie mogę, jakiegoś ciula. A widzicie, też mi padają, to nie jest wcale tak kurna. O, już tu wchodzą te umerleki. O, ja kurna spadłem. To nie jest tak, że mi w ogóle nie giną, ale giną znacznie mniej. Sztamci i zostaje trochę wojska na obronę zamku, bo jest... Pierwsza kwestia zdobyć zamek, a druga jest go utrzymać. Co prawda jeszcze się nie zmierzyłem z armią, która miałaby ten zamek odbić. W sumie nie zdążyłem, zaraz mi tu poparcie dali... dało królestwo tam lwów, czy jakim tam było. Tych lwich coś tam. Się od razu chcieli pakt o nieagresji. A widzicie? To koksy też idą, to nie jest... Nie jest nawet też tak... mięciutko. Muszę nieźle tutaj ich naubijać. Ale w taki sposób można sobie poradzić z zamkiem, jeżeli... Chcemy bardzo szybko i... Zamek to nie będzie jakoś miało znaczenia. Chcemy po prostu zacząć szybką rozgrywkę, żeby to się rozwinęło. W sumie ja chyba sobie w ten sposób tak zostawię, bo przez to ile można biegać po mapie i zabijać tych dezerterów. Tu już sobie królestwo, jakieś namiastkę królestwa potworzymy i będziemy walczyć z królestwami, politykę i tak dalej. Kurna, nawet mi to ich ogłuszanie idzie. Dobra, tutaj moi... No, NSDB-wca. Ich sobie chciałem wtedy wyszkolić dużo. Do tego oblężenia. Widzicie, bardzo dużo łuczników mają. Kurna, jeszcze spadłem, no ja cię kręcę. Kurna, giną mi. Koksy mi giną. Wyobraźcie sobie, bym musiał ich tak mieć normalnie. Kurna, lecą na mnie chyba. Ach, swojego sobie... To jeszcze mam mocno wsieknąłem, bo za 20... Ale dostał normalnie, aż go przewróciło.
O, ja cię kręcę, znowu się pojawili. Kurna, to mi padają mi trochę. Sytuacja jest, tak powiem wam, średnio. Kurna, dostałem, ale w tarczę na plecach. Kurna, idą ci moi gdzieś tam, bo już tak średnio tutaj. Więc to tak. Wcale nie oszukuję, jakby co. Korzystam po prostu z tego, co oferuje nam gra. To prawda, no, bardziej widowiskowe są bitwy takie na full jednostek. Będą takie. Chciałem ten pierwszy zamek mieć jak najszybciej, żeby dopchnąć jakoś tą rozgrywkę, bo dopiero się od zamka zaczyna. Cała polityka królestwa jest nawet. Kurna, wchodzisz mi tu dziadu jeden. Trochę więcej mi poginęło niż wtedy. To jeszcze nie koniec jest. Zależy mi, nie poginęli wszyscy, a i sam nie zostanę i jednak mi się to nie uda. Akurat mam ich młot, który... Tu jakoś nie są... Te dobre jednostki tu już chyba poginęły. O dobra, idzie wsparcie, idzie support, więc chyba damy radę to oblężyć. Już myślałem, że... O, ale patrzcie, już idą te wartowniczki, więc to już jest coś, nie halo. Już mi się zapas w ludziach kończy. O ja, ale by dostała... Dobra, jeszcze ostatnią strzałą mogłem się zabić innego typa. Więc tak. W sumie chyba sobie zostawię ten taki moment. Jeszcze i tak się musimy zmierzyć z obroną tego zamku, więc... Same zdobycie nam go nic specjalnie nie da. Więc musimy mieć kupę armii. 20 nam zginęło. A jeszcze mamy tutaj fortecy. No i oczywiście oficjalną wojnę z tymi. Z mrocznymi. Tam z trupami, z umarłymi. No, mamy dwóch ziomków. To jest mierdorski. No i lud w armii to jest nie za dłuższy. No ale mamy tutaj trochę ich obitych. Więc tak. Teraz trzeba będzie się skupić na obronie tego zamka. To już może być lada wyzwanie. Dobra, zbieramy sobie cały lud. Nawet te śmieszne buty. Panie, zjedliśmy zamek. Komu? Mi. Nie plądrujemy. Mikol Tora. Co ona miała? Ucznictwo. Królestwo. Jak ja to nazwałem? Falskarów. Falskarów. No niech będzie. Ze Skyrimem trochę. Z Falskar modyfikacją, którą nagrywałem ostatnio. Okej, okay, damy sobie wszystkie jednostki na fulla wykokrzone. Najpierw poczynając od piechoty. Później kawalerię wrzucimy. O, orli mistrzuku. Zaraz go sobie tam wrzucimy. Najemny jeździec, konny paladyn. No oczywiście jak najbardziej, bo tu oni koksy są. Dobra, teraz możemy wrzucać tych mirdurskich. Jeszcze właśnie trzech miałem. Nieźle. Dobra, teraz tych argońskich, azgorskich.
argońskich. No i tego trupa, bo on tu mnie kosztuje bardzo dużo. 10, 13 zostało z 20. Kusznika. Tak, zostaje nam jednostek niewyszkolonych tylko tyle. Kawalerię na górę. Teraz mamy coś takiego. Orlicęcego łuczników. W sumie damy sobie tak przed miecznikami. To są strzelcy, w sumie damy ich przed. Kawaleria? Dobra. Mamy coś takiego, tak? Chcę zmienić politykę królestwa. No i mamy tutaj politykę królestwa, centralizacja, arystokracja, poddaństwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na razie damy sobie wszystko po środku. Zapisz jako ten teścik właśnie, żeby napisać to. No i tak, i zarządzaj tym zamkiem. I co? I możemy zrekrutować trochę wojska. Ustawimy sobie, że mamy rekrutować 5 dni. Gotowe. Na razie nic nie będę, idę do sali lorda, gdyż mamy tutaj lady... Kogo? Ladyce? Dobra, to ich wypuścimy. To trupy powinny chyba być, czy mi się wydaje coś. Dobra, wystarczy na dzisiaj. Co tu w skrzyni? Nic nie mamy. Konie nie możemy wrzucać, ale konstabel będziemy mogli tam wrzucać i tak. Wszystko to sobie tu wrzucimy, takie ciężkie rzeczy, drogie. Silny łuk, to jest słabizna. No i dobra, i coś takiego sobie zostawimy. Zaczekam sobie tu przez jakiś czas, albo czekajcie chwilę, zapiszemy na tym. I tak, mamy tutaj tego ziomka jednego, który by tu mógł sobie stąd pójść. Masz przywództwo 3, to ty nie zostajesz, bo ty masz handel na 7, ale ty mógłbyś sobie stąd pójść. Robimy taki manewr, zabieramy wszystko. Zostawimy, nic mu nie zostawimy. Umiejętności ma przywództwo na 5. Jest coś takiego, chcę się o coś zapytać, czy interesuje cię Lenno? Tak, dostaje Lenno, jest teraz naszym wasalem i... Zobaczycie, co on ogarnie. On ogarnie sobie całą zbroję. Więc tak, werbuje tutaj 9 królewskich obywateli. Gdzie królewskich obywateli mamy? To jest tutaj nasze takie natywne jednostki. Więc tak, zaczekam sobie chwilunię. I tak, pasowałoby gdzieś pójść, o już nam plądrują. Dzisiaj już nam plądrują. O tak, już jest tutaj, na ziomek jeszcze nie ma. Naszego ziomka, okej. Okay. Idziemy sobie szybko skiknął do... Tutaj. Sprzedał tych niewolników. To, że oni tam sobie plądrują, to jeszcze nic się nie stało. Oj, super. Możesz, kurna. Ale się wpakowałem, dobra. Wyskoczył mi ten, co go zniewoliłem wcześniej. A został wypuszczony za okupem. Efes Asgoru. Zawarcia paktu pokoju. Świetnie. Nie musimy walczyć z Efami. Samych trupów mamy pod dostatkiem, więc to ja sobie jestem gotów zapisać, więc... Najbardziej mi taki układ odpowiada. I w sumie teraz się dezerterów porobiło aż dużo. Więc tak, jest jakaś tutaj opcja. Co by tu moglibyśmy sprzedać? To wszystko. Bieście to. To jeszcze sobie zostawimy. W sumie to tu bierać mi stąd.
konnicy tą lepszą sobie zostawimy, bo to jest ciężka kawaleria i może sobie kiedyś uda nam się wyszkolić taką jazdę. Więc tak, to jest hełm Saurona. Więc tak, tutaj jest kto? Kurna. To jest siostra miecza, nie chcemy jej. O, pośrednik okup. A, handlarz książkami. Jeszcze mi nie stać na książki. Oj, tu będzie. Borcha. Nie, u Ramuna nie sprzedaję. I tu ile ty byś chciał? 3000. Najemnych jeźdźców sobie poszkolimy. Wiecie, akurat mamy dla niego zbroję tam w tym. Uja, ty jesteś niczym nie orientacja w terenie i tropienie, okej. Okay. Jazda konana 4. Prawie blisko tobie do... O! Na tym koniu możesz śmigać. W sumie to nawet tą zbroję ci mogę już dać. Nim to sprzedam. Tylko sprawdzę, czy nie są aby lepsze od mojej. I go uzbroimy. Co ty masz za jakiś tasak? Jakieś gówno. No i dobra, i tą lancę ci damy. Tarczy w sumie nie mam. Więc taka sytuacja. Kawaleria. Okej, okay, idź na rynek. Sprzedajmy to, co nam tu zostało z niego i... A, uzbroj mistrza jakieś tutaj coś ciekawego? Nie ma. Nie ma. Jak kupiliśmy tarczę migdałową, a to ma jakiś sens. Skoro my tu za niedługo to jakieś lepsze blisko ogarniemy, się lepsze łupy. Dobra, idziemy, spróbujemy sprzedać tych niewolników. Ktoż to taki jest? Siostra z Czerwonego Krzyża. Potrzebuję tych handlarzy niewolników. Tak. Jako konstabla. I turniej jest tutaj, w pobliżu. To by można było się pokusić na tym turnieju. Jest korta karawany, tu Artimeder, on jest tym. Ile 3,5? Artimeder jest inżynierem. Ciekawe, ile sobie zażyczy za siebie. 1600 wpieszemy go oczywiście. Tam 1600 z jakiegoś chłopa. Zaraz sprawdźmy jego umiejętności, czy faktycznie w tej modyfikacji w dalszym ciągu jest tym inżynierem. Który powinien mieć jakieś 6 albo coś w tym stylu. Handel. Jest inżynieria na 8. No to świetnie się sprawy mają. Ten łuk do ogłuszania. Nawet na rumaku może jeździć, ok. To zaraz go damy w kawalerię, niech to by XP. No dobra. O właśnie, bo tu turniej był, o tu się biją. O ja, to jest ten, co mnie gonił. Okej. Okay. Czy coś mi tutaj awansowało? Nic poza mną. Dobra, cofnijmy sobie to. Właśnie zręczność, dobra zręczność i jazda konna 4. Czy mogę sobie tego ciężkiego konia, o nie tego, ale tego. Tego też nie mogę. I w sumie okej, z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Mountain Blade Warband i modyfikacja Adalonia. Zapraszam na kolejne części, trzymajcie się i strzela.